Dzień dobry, witajcie. Zapraszamy na kolejny film. Film, który zapowiadaliśmy już na miejscu, czyli we Włoszech. Jak widzicie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w kuchni, czyli nie ma za nami pięknego słoneczka i ładnych sadzonek. Ale to dlatego, że tak jak zapowiadaliśmy, mieliśmy dosyć taki ciężki temat. Przykry przypadek. No i to, co nagraliśmy wcześniej, nam się średnio podobało, bo byliśmy trochę rozemocjonowani, roztrzęsieni i takie smutne głowy to nie był dobry element materiału. Dzisiaj już jesteśmy w lepszych nastrojach, także spróbujemy to powtórzyć i mamy nadzieję, że skompresujemy trochę to wszystko, co powiedzieliśmy wtedy. A może tak tytułem wstępu, żeby nadać to temu całemu filmowi, okradli nas. I będziemy w zasadzie mówić celowo nas. Nie chciałabym wskazać, kto konkretnie został okradziony, bo nie chciałabym, żeby potem w kierunku do kogoś z nas pojawiły się jakieś brzydkie komentarze pod filmem. Więc tak, na wszelki wypadek pamiętajcie, że mówimy nas, ale to się przydarzyło całe szczęście tylko jednej osobie. No, a to jest trochę problematyczne, jak się jest na wyjeździe za granicą, bo na kontroli na lotnisku, na odprawie musimy mieć przy sobie dokumenty, a jeśli chodzi o tę kradzież, no to pożegnaliśmy się z portmonetką, czyli wszystkie dokumenty, które tam były, prawo jazdy, dowód osobisty, jakaś tam gotówa, no zostały skradzione, no i to powoduje pewne problemy. Co w tym przypadku? Może zacznijmy w zasadzie od początku, czyli od tego, jak do tego doszło. No. Mamy takie podejrzenie, że do tej sytuacji doszło w metrze, prawda? Ogólnie, jeżeli przemieszczacie się komunikacją i szukacie sobie jakichś informacji na temat Rzymu czy Włoch ogólnie, wszędzie w każdym artykule są takie przypominajki, że uważajcie, tam jest pełno kieszonkowców. Zgadza się. No i oni działają bardzo sprawnie i my byliśmy bardzo uczuleni. Andrzej miał wrażenie, że tak naprawdę ilekroć wsiadaliśmy do metra, jeszcze nam wszystkim przypominał, żeby uważać na te nasze torby czy plecaki. Mhm. Warto, żebyście sobie po pierwsze uważali i zachowali czujność. Po drugie, nie nosili ze sobą rzeczy, których nie potrzebujecie w danym momencie. Czyli jak macie więcej gotówki, no to zawsze część możecie zostawić w sejfie, w hotelu czy gdziekolwiek indziej. No i nie obnosimy się z tym, co mamy. Tam telefon gdzieś sobie można schować w kieszeni, tak samo portfel. Lepiej gdzieś przełożyć do wewnętrznej kieszeni w torbie. Ja nosiłem portfel w wewnętrznej kieszeni w kurce i też tak, że tak powiem, jak wchodziliśmy do metra i musiałem wyciągnąć bilety, to tak robimy obczajkę, czy ktoś tam się nie gapi. No i po wszystkim wiadomo, portfel z powrotem do środka. To prawda. No my byliśmy czujni, tak nam się wydawało. Okazuje się, że no, ci ludzie, którzy tam dokonują tych kradzieży, oni mają swoje sposoby, no i daliśmy się złapać. Do metra w pewnym momencie weszły trzy panie, narobiły dużego szumu i zamieszania. Oczywiście próbowały się do nas przyczepić, my nie rozumieliśmy, o co im chodzi, bo one mówiły do nas po włosku, nie odzywały się ani po polsku, ani po angielsku, więc nie mieliśmy jak się skomunikować. I mamy takie przeczucie, takie podejrzenie dosyć silne, że to właśnie wtedy, kiedy my się rozproszyliśmy, bo się zastanawialiśmy, o co im w zasadzie chodzi, czego one chcą, no jedna z tych torebek powędrowała z tego miejsca gdzieś tam na tył i była po prostu łatwym kąskiem. No właśnie, co dalej? Zgapnęliśmy się, że tego portfela brakuje. Poszliśmy na recepcję w hotelu. Pani totalnie nie była zaskoczona. Jak się zapytaliśmy, co w tym przypadku mamy zrobić, to powiedziała, żebyśmy poszli na posterunek policji. Na posterunku policji gadaliśmy sobie przez domofon z panem policjantem i powiedział, że on to nic nie zrobi, ale 200 metrów dalej jest posterunek karabinieri. I tam po prostu złożyliśmy zeznania. Pan spisał cały taki protokół zdarzenia, czyli że został skradziony portfel, jaka zawartość, że dokumenty, że gotówka, i wypisał certyfikat. Co z tym certyfikatem, Kasia? No z tym certyfikatem tak naprawdę na lotnisku już nie macie żadnych problemów. Jest to straszne, że ci ludzie są tak przyzwyczajeni do tego, że to się dzieje. Pan funkcjonariusz doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że to się dzieje często, no i no potwierdził nam to, że raczej już pewnie nie odzyskamy tego portfela.
Najważniejsze, że w sumie nic nam się nie stało. No, tak, jakby dokumenty zawsze można wyrobić ponownie. No ale no właśnie, tym brakiem dokumentów nie trzeba się przejmować, bo ten świstek pozwala wam przejść odprawę na lotnisku. Czyli żadna ambasada, żaden konsulat. Jesteśmy przez te liczne kradzieże we Włoszech ogarnięci przez ich system. Tak. Tak, ułatwili sobie ten proces. Nie dopytywaliśmy, co w sytuacji, kiedy podróż jest dłuższa, kiedy macie nie lot bezpośredni, tylko przesiadkowy, a już nie daj Boże taki, kiedy zmieniacie kontynent, bo wtedy potrzebny jest ten paszport. Natomiast w przypadku takich, powiedzmy, prostszych zdarzeń, czyli właśnie kiedy to się dzieje wszystko z obywatelami Unii Europejskiej, jest to uproszczone i tak naprawdę nie musicie się niczym stresować już. No, także uważajcie na siebie. Pamiętajcie, że tam turysta to jest łakomy kąsek i jest ich tam bardzo dużo. Tych punktów turystycznych też jest dosyć dużo między sobą w bliskich odległościach, więc na tych kluczowych stacjach metrze jest naprawdę gęsto ludzi, bo tam jest stacja przesiadkowa. No i jesteście bardzo łatwymi kąskami dla takich kieszonkowców. Ale żeby nie kończyć tak w ponurych nastrojach, to chcemy wam pokazać nasze włoskie pamiątki. A że lubimy jeść, to przywieźliśmy ze sobą... A gdzie jest ostrość? Tu jest ostrość. Włoskie ciasteczka z takim nadzieniem nugatowym. Taki trochę jak Nutella smakują. Mega fajne, bo jedną paczkę opędzlowaliśmy. To jest paczka dla rodziców i sąsiadów. I druga rzecz. Druga rzecz, ekstra rzecz. Uwaga, ostrość. Czyli pasta mutti. To jest koncentrat pomidorowy, ale to jest ważne, że to jest triplo, czyli potrójnie pomidorowa. W Polsce można kupić podwójnie. W sumie we Włoszech też nie widzieliśmy za dużo takich potrójnych. Częściej też były te podwójne. I to jest super, bo można to zrobić z czym? Można do tego dodać oliwę i przyprawy i z tego wychodzi świetny sos do waszej pizzy. A teraz jest tydzień włoski w Lidlu i żeśmy dorwali ostatnio tą pinsę, taką włoską. Tak. I z takim właśnie koncentratem i z oliwą Kasia to zrobiła, z rukolą, pomidorkami i wyszło mega super, więc polecajka. Tak. Także tym już weselszym akcentem kończymy ten film. Pamiętajcie, żeby po prostu na siebie uważać, żeby być czujnym i nawet kiedy coś się dzieje, coś was rozprasza, jeżeli macie torebki, pilnujcie ich, żeby one były tu przy was z przodu. Trzymajcie na nich łapki i wtedy będziecie mieli pewność, że nikt wam nic ze środka nie zakosi. Dokładnie. A więc z tym optymistycznym akcentem pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę. Subskrypcję. I komentarz. W komentarzu dajcie znać, jak tam wasze podróże po Włoszech, bo jestem przekonana, że komuś z was się również one przydarzyły. I wyczekujcie kolejnego filmu, bo już za chwilę zobaczymy się pod Koloseum.